Na przełomie czerwca i lipca na kortach firmy Elbud odbył się ogólnopolski turniej tenisa ziemnego Arsanit Cup. Do Łukowa przyjechało około 50 czołowych polskich tenisistów amatorów. Turniej się będzie toczył przez dwa dni, sobota, niedziela. Pogoda nam dopisuje. W chwili obecnej lecą mecze eliminacyjne. Pewnie będziemy grali do późnego wieczora, bo gier jest bardzo dużo, a w niedzielę będziemy grali półfinały i finały. Turniej nazywa się Arsanit Cup. Cieszymy się, że mamy nowego sponsora, który chce tutaj w sport łukowski w jakiś sposób finansować i wspomagać amatorski sport, bo to wiadomo, jesteśmy amatorami. Elbud użycza nam korty. No jest to jedyny obiekt, który spełnia wymogi tego typu i tej rangi turniei, bo to muszą być minimum cztery korty, no i o jednakowej nawierzchni. No tutaj mamy akurat cztery korty ziemne. Także to jest obiekt, no, który, tak jak Państwo widzicie, pod każdym względem spełnia te warunki. No i poza tym no jest to dla mnie uroczy obiekt, bo jest jednocześnie na uboczu, w ciszy, w spokoju. Także możemy sobie tutaj zarówno grać w tenisa, jak i wypoczywać. Mamy trzy kategorie: mężczyzny i debla, grę podwójną mężczyzn. I mamy turniej oddzielny dla kobiet. Ten turniej jest pod egidą Polskiego Związku Tenisowego i jest to taka jak gdyby odnoga tego, czyli to jest turniej amatorów i seniorów, to się nazywa. I tutaj my jesteśmy, mamy swój kalendarz, mamy swoje rankingi. No w chwili obecnej mamy tutaj w kategorii plus 60, akurat w której ja gram, to jest pierwszych trzech jest przyjechał na turniej. W kategorii Open mamy drugą bodajże i trzecią rakietę Polski, także jest dobrze obsadzony. Mamy tenisistów ze Śląska, mamy z Suwałk, mamy z Warszawy tradycyjnie. Ściana Wschodnia, wiadomo, jest najbardziej tutaj, bo i Rzeszowa mamy, jest tutaj najwięcej tenisistów, ale mówię również z Łodzi mamy, także... Aha, jeszcze chciałbym dodać, że mamy wyjątkowo dużo w tym roku z Łukowa uczestników, bo jest nas chyba 8 osób, czyli uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik, jak na to rangę turnieju, że chcą tutaj od nas grać koledzy i póki co jedni przegrywają, ale również jest grupa, która już przeszła do dalszych gier. Uczestnicy chwalili obiekt oraz organizację turnieju. Atmosfera jest przecudowna po prostu. Ogólnie jest bardzo rodzinnie i to jest najciekawsze na turniejach, bo czasami wiadomo, na tych dużych kortach nie ma takiej atmosfery, nie ma gdzie usiąść. Tutaj jest rodzinnie, jedzonko, wiadomo, każdy się cieszy, wszyscy się integrują, więc jest bardzo super. A trafiliśmy przypadkiem, po prostu szukaliśmy na PZT jakichś turniejów w okolicy. A jako, że jesteśmy z okolic Suwałk, więc nigdzie nam nie jest po drodze, to najbliżej było do Łukowa. I tak tu trafiliśmy. 3 godziny na korcie pierwszy mecz, więc trochę to zajęło, ale ważne, że do przodu, że wygrany i na razie się tego trzymamy. Zobaczymy, jak będzie dalej. A czemu nie zawodowy tenis? Troszkę za niski poziom na początku, też przez to, że nie mieliśmy osób do grania, sparring partnerów tam na Podlasiu, to ciężko było się rozwinąć. U nas tenis amatorski w szczególności już dużo lat i dużo kultury zebrał. W szczególności w tych kategoriach wiekowych plus 45, plus 60, to myślę, że w Polsce mamy jednych z lepszych. I jeśli o to chodzi, to bardzo dobrze nam idzie. Ale na pewno sukces Igi i Huberta pomaga młodym, żeby wchodzić do tego sportu. Sami teraz prowadzimy akademię, więc widać, jaki jest boom obecnie przez ostatnie 2 lata, żeby rodzice zapisywali dzieci na treningi tenisa. Gdzie też czasami rodzicom nie szło, na przykład zaczęli gdzieś ze sportem, ale odeszli. Więc teraz większa pasja wróciła do tego sportu. I myślę, że słusznie, bo to też sport dla... Kiedyś było mówione dla elit, a teraz to powinien być sport dla każdego, więc jeśli jest okazja, to myślę, że fajnie propagować ten sport u nas. Jestem osobą, która towarzyszy tutaj jednemu z tenisistów. Jestem pierwszy raz w Łukowie, bardzo mi się podoba organizacja turnieju, podobają mi się korty, jest wspaniała organizacja tu od strony organizatorów, zapewnione jest zaplecze, także jest bardzo fajnie i sympatycznie. Są jedną wielką rodziną tenisową, można to tak powiedzieć, i po prostu kochają tenis i grają. Tradycyjnie bardzo dobrze w zawodach spisali się łukowscy tenisiści. W kategorii plus 45 lat w półfinale grał Sławomir Nowak. Także w półfinale zameldowała się para deblowa Celiński-Nowak. Ponadto trzecie miejsce wśród kobiet zajęła Wiktoria Warowna.
Również trzecią lokatą musiał zadowolić się Artur Gałach, który w najstarszej kategorii wiekowej dotarł do półfinału. O ile kiedyś to było może dla mnie ważne, bo może i najważniejszy wynik, to w chwili obecnej jest to dla mnie zabawa. A poza tym sprawdzam się chyba jako organizator, bo z chęcią ludzie przyjeżdżają i chwalą nasz ten turniej. Także już bardziej to podchodzę do organizacyjnie, żeby tu był sukces, a na drugim miejscu jest sukces, no i sportowy. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali Open mężczyźni Antoni Mierzwa ze Stalowej Woli, Open kobiety Julia Jóźwik z Radomia, plus 45 lat Maurycy Kochański z Otwocka oraz plus 60 lat Jan Papież z Zamościa. W grze podwójnej najlepsza okazała się para ze Stalowej Woli, Mierzwa Sioda.